Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu z serii Goście Mariusza. Ja nazywam się Mariusz Radosz, a moim dzisiejszym gościem jest ponownie dr John Skrzypaszek. John jest emerytowanym pastorem, a był dyrektorem Centrum Badawczego Ellen White przy Avondale University. Nadal pełni rolę adiunkta, publikuje, prowadzi zajęcia, badania. Wcześniej był m.in. sekretarzem do spraw kaznodziejstwa i duszpasterstwa i ewangelizacji. Jest autorem wielu artykułów naukowych i innych publikacji, czy to rozdziałów w książkach. Bardzo się cieszę, John, że znowu możemy się spotkać. Dzisiaj mamy rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, może powiedz nam, jak jest odbierana ta sytuacja w dalekiej Australii? Czy w ogóle coś mówi się często na ten temat? Czy to już temat taki trochę się stał, już przedawniony jakby? Mariuszu, dobry wieczór i chciałem wszystkich słuchaczy powitać. Ciekawe pytanie postawiłeś, bo muszę ci powiedzieć, że zainteresowanie tego, co się dzieje i w Polsce, i na Ukrainie, jest codziennie na ekranach telewizji. W większych pogadankach, w dialogach jest mowa o tym. Chciałem zwrócić uwagę, co się mówi o Polsce. Polska stała się punktem zainteresowania, nie tylko tu w Australii, ale w globalnym sensie. I co się bardzo ceni, polskie zaangażowanie w pomocy dla Ukrainy. Nie tylko mówi się o broni i tak dalej, i wyposażeniach, ale o pomocy humanitarnej, otwarciu serc, otwarciu domów dla ludzi, którzy byli w potrzebie. I to jest bardzo cenione. O tym się bardzo głośno mówi w mediach i w telewizji. Bardzo dużo o tym słyszymy. I także, Miło nam to słyszeć. Polska jest bardzo przedstawiona w bardzo pozytywnym i w realnym świetle. No to fajnie. Okej. Poselstwo trzech aniołów z Apokalipsy 14 rozdziału, to tytuł, to nasz temat na dzisiaj, jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Szczycimy się tym, że jesteśmy strażnikami szczególnego przesłania zawartego w Księdze Objawienia, 14 rozdziale od 6 do 13 wiersza. Globalny zasięg proroctwa zawartego w przesłaniu trzech aniołów ma na celu przygotowanie świata na drugie przyjście Chrystusa. Wstępna fraza: wtedy zobaczyłem innego anioła lecącego przez środek nieba, wyraża motywację do pośpiechu i dynamiki w działalności ewangelizacyjnej. Życie Kościoła i wykładniczy wzrost są zakorzenione w duchowym DNA poselstwa, które zwraca uwagę na głoszenie wiecznej Ewangelii i wzywa ludzi ze wszystkich narodów do oddawania czci Bogu, Stworzycielowi nieba i ziemi. Skupimy się dzisiaj na tej duchowej głębi i znaczeniu zastosowania wezwania do oddawania czci Bogu, Stworzycielowi nieba i ziemi i oraz tej przestrogi upadł wielki Babilon. John, nie będziemy mieć prezentacji, ale będziemy prowadzić to w formie takiej dyskusji. John, powiedz mi, może zaczniemy tak wstępnie, dlaczego akurat ten fragment Pisma Świętego stał się taki kluczowy dla adwentystów?
Mariuszu, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale co chciałem na wstępie zaznaczyć, że często sposób, w jaki przedstawiamy treść tego poselstwa, izoluje nas od rzeczywistości i realności życia, które nas otacza. Wyjaśnię, co mam na myśli. Z punktu widzenia historii mamy tendencję do skupiania się nie na pierwszym poselstwie anioła, ale na drugim poselstwie anioła, upadł Babilon i znaczenie bestii. Jak to wyglądało na samym początku ruchu adwentowego? Myśmy odziedziczyli pewny pogląd z ruchu Millera, kiedy pierwsze poselstwo anioła tyczyło się przyjścia Jezusa Chrystusa. Okay? A najważniejszy fragment dla adwentyzmu początkowo było głoszenie upadł Babilon. To znaczy, że te denominacje, które nie przyjęły poglądu Millera o przyjściu Jezusa Chrystusa i myśmy to przyjęli, były w odstępstwie. Także ważność przesuwała się na upadł Babilon i znaczenie bestii. I w tym kontekście duchowe znaczenie pierwszego anioła jak gdyby przysłoniło głębię, duchową głębię i nie wyczerpało dokładnie tego, jakie znaczenia poselstwa pierwszego anioła. I uwaga proklamacji skoncentrowała się na oczekiwaniu wydarzeń związanych ze znakiem bestii, tak zwanych Sunday laws, czyli prawa niedzielne, i osądzaniem innych wyznań, które nie zachowują dnia sobotniego. To jest całokształt formacji tego poglądu. I oczywiście my uważamy siebie jako wybranymi przez Boga do niesienia światu ostatniego ostrzeżenia i argumentujemy, tu jest naród, który zachowuje przekazania Boże, włączając sabat i pozostaje wierny Jezusowi. I pytanie jest, czy jest coś więcej w tym poselstwie, które powinno przemówić też do nas? Może je przeczytajmy sobie, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Może zrobię w ten sposób. I czytam tutaj z Księgi Apokalipsy, 14 rozdziału i od wiersza 6. Wziąłem przekład z Biblii Ekumenicznej. I zobaczyłem innego anioła, który leciał przez środek nieba i miał ogłosić odwieczną, dobrą nowinę mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Mówił donośnym głosem: ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A inny anioł, drugi, przyszedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swego nierządu napoił wszystkie narody. A inny anioł, trzeci, przyszedł po nim i donośnym głosem mówił: jeżeli ktoś oddaje pokłon bestii i jej obrazowi i przyjmuje znamię na czoło lub na rękę, to sam też napije się wina zapalczywości Bożej, zmieszanego, nierozcieńczonego w kielichu jego gniewu, i będzie dręczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie mają odpoczynku dniem i nocą ci, którzy oddają pokłon bestii i jej obrazowi, ani ten, kto przyjmuje znamię jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przekazania Boga i wiarę Jezusa. Ja myślę, że w dużym stopniu właśnie, chyba nawet właśnie to ostatnie stwierdzenie, które przeczytałem,
którzy zachowują przekazania Boga i wiarę Jezusa, no to dla nas adwentystów to jest takim akurat myślę jednym z ważniejszych czynników, który powoduje, że w tak to odczytujemy ten fragment jako ważny dla nas. Mariusz, dobrze, że podkreśliłeś to, bo chcemy do tego powrócić i zastanowić się rzeczywiście, jakie to ma znaczenie. Czy to poselstwo ma nas pobudzić do czegoś głębszego i na tym musimy się poważnie zastanowić, co to znaczy. Ale chciałem się ciebie zapytać. Gdy czytałeś to, jakie wrażenie zrobiły na ciebie te poselstwa? Jak czytasz, literalnie bierzesz pod uwagę, nie biorąc żadnego tłumaczenia i zastanawiania się, gdy czytasz, jakie wrażenie to na ciebie robi? No właśnie o to też chciałem ciebie zapytać. Jak to było odbierane przez pierwszych tych odbiorców tego listu w czasie, kiedy Jan pisał to? No bo jestem w dzisiejszych czasach, to poselstwo, czy to przesłanie tych trzech aniołów odbierane jest jako takie no, bardzo groźne, że należy się bać, że jest to Bóg jest za chwilę, no, zacznie tych wszystkich bezbożnych ludzi palić. No bo tutaj nawet jest powiedziane, że w obecności aniołów i raczej takie straszne rzeczy. Należy się bać. I myślę, że wielu adwentystów odbiera to właśnie jako zagrożenie, jako formę też jakiegoś takiego sądu, ale w tym negatywnym sensie, w którym Bóg po prostu niszczy ludzi, niszczy bezbożnych. I widzimy to jako przestrogę. I to jest właśnie ciekawe, bo chcę zwrócić na coś bardzo szczególnego. Bo studiując te aspekty i porównując ją z historią pierwszego chrześcijaństwa i naszych czasów, zastanawiałem się, czy powinniśmy jakoś inaczej spojrzeć na to poselstwo. I co? Chciałem zasugerować jedną rzecz. Pozwolę sobie zasugerować, że duchowa głębia tego poselstwa, Mariuszu, zawiera o wiele więcej niż przestrogę i ostrzeżenie. John, przepraszam, a czy mógłbyś dla tych, którzy może w ogóle nie mają pojęcia, co to są ci aniołowie, o czym tutaj jest mowa? Może takie bardzo ogólne wprowadzenie byś zrobił. Chwileczkę zaczekaj, bo będę o tym mówił. Ale co chciałem powiedzieć, że zamiast widzieć to poselstwo jako ostrzeżenie i przestrogę, trójanielskie poselstwo zawiera hymn Bożego zaproszenia, pieśń zwycięstwa i zachęty i nadziei skierowanego do narodów objętych cierpieniem, niesprawiedliwością, splątanych kajdanami niewolnictwa. Jest to poselstwo zachęcenia do ludzi objętych realnością życia, które powoduje zniechęcenie i kwestionuje obecność i realność Boga. To jest, na co chciałem zwrócić uwagę, w jaki odmienny sposób powinniśmy spojrzeć na to poselstwo z punktu widzenia przeżyć się tych pierwszych chrześcijan i z punktu widzenia tego, co my przeżywamy dzisiaj. Teraz powracając do twojego pytania, co znaczy, jak rozumieć rolę tych trzech aniołów. Więc wyraźnie jest powiedziane, że widziałem anioła lecącego przez pośrodek nieba, później jest drugi anioł i trzeci anioł. To słowo anioł przetłumaczone jest z oryginalnego języka jako anioł, ale ono ma także szersze znaczenie. Może być przetłumaczone jako posłannik, wysłannik, anioł, ale sugeruje posłańca z ważnym przesłaniem.
z autorytetem Boga. Obejmuje ona niebo i ziemię. Okay. To jest posłanie od Boga, ale także bierze pod uwagę, że obejmuje to posłannictwo, osobę, która ma do przekazania coś ważnego. Bo zauważ, że w Księdze Objawienia to jest ostatnie poselstwo Boga skierowane do świata. Co następuje już później w następnych rozdziałach i w tym samym rozdziale, to jest opis przyjścia Jezusa Chrystusa. Także to jest ostatnie poselstwo. Także gdy mówimy o widziałem anioła, jest mowa o posłannictwie, które może, które odnosi się według mojego zrozumienia do autorytetu danego przez Boga, ale może brać pod uwagę ludzi, którzy przekazują to poselstwo. Okej? Okej. Okay. Czy chciałbyś, czy dzisiaj uda się nam przejść przez te poselstwo tych trzech aniołów, czy chciałbyś, żebyśmy skoncentrowali się tylko na jakimś jednym aspekcie? Bo wydaje mi się, że wszystkiego nie omówimy. Nie damy rady wszystkiego omówić. Skoncentrujemy się na pierwszym poselstwie. Jakie znaczenie ma to dla drugiego i pokrótce dla trzeciego poselstwa? Będę wchodził w całkowite detale trzeciego poselstwa, bo łączy się ono z 13 rozdziałem i na to już nie będziemy mieli czasu, ale wspomnę, jak to pierwsze poselstwo, jakie znaczenie ma to na zrozumienie drugiego poselstwa i pokrótce trzeciego poselstwa. Okej? Okay? Okej. Okay. No ale teraz... Anioł miał ogłosić odwieczną, dobrą nowinę mieszkańcom Ziemi. Tak więc co znaczyło to dla tych pierwotnych chrześcijan? To jest pytanie najważniejsze. Jest ciekawe, że jak przejdziesz całość Księgi Apokalipsy, Księga Apokalipsy rozpoczyna się w kontekście cierpienia i prześladowania. W objawieniu, w Księdze Apokalipsy pierwszy rozdział i 9 wiersz, okay. Apostoł Jan mówi następujące słowa. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie Patmos z powodu Bożego, Słowa Bożego i świadectwa. Apostoł Jan został wygnany na wyspę Patmos, oczekując śmierci, okej? Okay. Było prześladowanie w tym czasie. Do około 200 roku chrześcijaństwo przeniknęło większość regionów Cesarstwa Rzymskiego. A około 325 roku liczba chrześcijan wzrosła do około 6 milionów. I posłuchaj, co się teraz dzieje. Już za czasów Jana, od samego początku, w Cesarstwie Rzymskim, około 2 miliony ludzi zostało zabitych za wiarę. To jest podkład życia, które ludzie przeżywali. W Koloseum zginęło łącznie około 3000 chrześcijańskich męczenników. Rzucano ich do głodnych lwów, palono żywcem i rąbano na śmierć. I na co musimy zwrócić uwagę, że temat cierpienia i zmagań pomiędzy dobrem i złem przewija się przez całość tej księgi, lecz koncentruje się na jednej rzeczy, na zbawczej wizji Jezusa. I dlatego temat zwycięstwa, zachęty do wezwania do wierności, jakby okrywał realność bólu, frustracji i zniechęcenia, które ludzie przeżywali. I to jest bardzo ważne. I co zauważymy w Księdze Objawienia? Że pomiędzy tymi problemami, pomiędzy realnością, które ludzie używali, mamy jak gdyby
małe wzmianki, jak niebo na to spogląda. I słyszymy śpiew, oddanie chwały Bogu. Dam ci przykład. W 4 rozdziale, w 11 wierszu czytamy. Godzin jesteś. 4 rozdział, 11 wiersz Księgi Apokalipsy. Godzin jesteś, Panie, Boże nasz, odebrać chwałę, cześć i moc, bo Tyś stworzył wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało wszystko stworzone. Więc jest ciekawe, mamy podłoże różnych zmagań, prześladowań, ale mamy też wzmianki, spójrzcie w niebo. W 5 rozdziale, wiersz 9 do 13, czytam. I śpiewali pieśń nową. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęć otworzyć, bo zostałeś zabity, wzmianka o Jezusie, i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia i języka. W 5 rozdziale czytamy dalej, gdzie jak gdyby całe niebo śpiewało pieśń wdzięczności, pieśń zwycięstwa. W 12 rozdziale, gdzie pokazana jest walka pomiędzy dobrym i złem, jest ciekawa wzmianka dla tych, którzy są w środku tego boju, w środku prześladowań. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz zostało zbawienie i potęga i królestwo Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i mieszkańcy. Biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do was diabeł pałającym wielkim gniewem, świadomy, że ma mało czasu. Więc na co zwracam uwagę? Mamy podłoże cierpienia. Chrześcijanie cierpią. Dla tych pierwszych chrześcijan Apokalipsa pokazuje jakby wzmianki, że w tym czasie, gdzie ziemia przeżywa cierpienie, spojrzenie Boga jest spojrzenie zwycięstwa. Dlatego chciałem zwrócić uwagę, może Mariuszu, zanim mi przerwiesz, że powinniśmy na to poselstwo spojrzeć z całkiem innego punktu widzenia, nie tylko jako ostrzeżenie, ale Boży hymn zwycięstwa, który nadaje ludziom otuchy. Ale no tak, tylko że jak czytasz taki fragment, że tutaj w obecności Boga i Jego aniołów będą cierpieć i tak dalej, to człowiek no zawsze ma jakieś takie wątpliwości, czy przypadkiem ja nie mam czegoś, no, czy za te przekroczenie prędkości, którą tam kiedyś miałem, albo miewam codziennie, czy Pan Bóg jednak mimo wszystko nie pociągnie mnie i nie stanę tutaj po stronie jakby tych, którzy będą właśnie no, cierpieli te męki? Dobre pytanie, ale Mariuszu, o tym będziemy mówili szerzej, bo zaraz będziemy mówili o tym punkcie najważniejszym w tym poselstwie. Bójcie się Boga, dajcie Mu chwałę, gdyż przyszła godzina sądu Jego, i które stwarza jakby bojaźń i trwoga. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Symbole, które użyte są w Księdze Apokalipsy i w Księdze Daniela, są ciekawe, bo jest wzmianka o bestii. My na to patrzymy z naszego punktu widzenia, mówimy, o czym tu jest mowa? Ale zwróć uwagę dla tych chrześcijan, którzy żyli pod opresją mocarstwa, którzy byli szarpani przez dzikie zwierzęta, którzy kładli swoje życie. Obraz tej bestii był realny, bardzo realny.
oni spotykali się w symbolicznym spojrzeniu na to, co sprawiało opresję. A czy sądzisz, że w tamtym czasie ci ludzie współcześni Janowi, którzy czytali Apokalipsę, czy oni mieli dużo większe zrozumienie tego, co tam jest napisane, czy mniejsze? Czy my dopiero z perspektywy czasu, po tych wszystkich wydarzeniach związanych ze średniowieczem, z inkwizycją, z prześladowaniami, czy my mamy lepsze spojrzenie na to? Czy dla nich to było takie bardzo zagadkowe, jak dla, czy przerażające, czy to było jednak inny odbiór? Oni mieli to zrozumienie, ważne dla swojego czasu. Okej. Wyobraź sobie, że chrześcijanie ciągle spodziewali się z jedną rzeczą. Oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa. Księga Apokalipsy rozpoczyna się z tym tematem. Jakbyś mógł otworzyć Księgę Apokalipsy, pierwszy rozdział, chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to często kluczem do Księgi Apokalipsy, gdy otworzysz pierwszy rozdział, gdy mowa jest o objawieniu, pozwól, że za chwilę ja przyjdę do tego miejsca. Księga Apokalipsy, Judy, okej. Okay. Czy to jest kwestia, ta dobra nowina, czy to jest treść dopiero Ewangelii, którą przyniósł Jezus Chrystus, czy to jest również Ewangelia Starego Testamentu? Ja myślę, za chwilę na to nadmienię, ja obejmuję to całokształt boskiego zaangażowania w planie zbawienia. Nie jest mowa, tylko ja jeszcze wspomnę o tym troszeczkę później. Ale na co zwracam uwagę w pierwszej księdze Apokalipsy, zwróć uwagę na wiersz szósty, okay. Gdzie jest objawienie od Jezusa Chrystusa, klucz do księgi Apokalipsy znajduje się w wierszu szóstym i siódmym. I uczynił was królestwem kapłańskim dla swojego Boga, Ojca, Jemu chwała, moc na wieki wieków. Okay. Jest tu dane zabezpieczenie, że krew Jezusa Chrystusa, okay, dała nam wstęp do czegoś ważnego, ale zauważ wiersz siódmy. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. To była nadzieja chrześcijaństwa od samego początku. Ale ta nadzieja rozwijała się z tokiem historii. I ja myślę, co chcę podkreślić, że dla tych pierwszych chrześcijan, którzy oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa, oni spotykali się także z realnością czasu, z trudnościami, z prześladowaniem, z cierpieniem. I dlatego Księga Apokalipsy otwiera jeszcze większy obraz, jak niebo spogląda na tą walkę i jakie poselstwo przekazuje. I to często jest zapomniane. I teraz może, Mariuszu, przejdziemy do jeszcze jednej kwestii, bo ja myślę, ja uważam, że podobna sytuacja jest z naszym zrozumieniem Księgi Apokalipsy, bo czas się nie zmienił. Dam ci przykład, pewny statystyk. Według badań przeprowadzonych przez Międzynarodową Organizację Pozarządową, ten NGO, prześladowania chrześcijan osiągnęły najwyższy poziom w naszym czasie. W 76 krajach ponad 360 milionów w tej chwili chrześcijan cierpi z powodu prześladowań i dyskryminacji za swoją wiarę. I tu nie jest mowa. Proszę? 36 milionów. 360 milionów, przepraszam.
Więc aż mi się nie chce wierzyć. I co jest ciekawe, nie jest tu wzmianka tylko o kościele adwentystów, bo tu jest światopogląd. Chrześcijanie, jak nigdy przedtem, chrześcijanie w globalnej skali cierpią. I co jest ciekawe, że przez rok czasu jest wzrost o 20 milionów od zeszłego roku. W tylko 50 najlepszych krajach żyje 312 milionów chrześcijan. Ograniczeni do specjalnych krajów. Posłuchaj, 1 na 7 chrześcijan żyje w warunkach w tych krajach prześladowań lub dyskryminacji za swoją wiarę. To jest obraz dzisiejszego dnia, więc ta walka pomiędzy dobrym i złem, którą przeżywali pierwsi chrześcijanie, nie zmieniła się. Ale co dalej? Co jest dalsze ciekawe? Mój drogi, 50 milionów ludzi na całym świecie żyje we współczesnym niewolnictwie. W ostatnich 5 latach ta liczba wzrosła o 10 milionów. Ja nie będę dalej rozszerzał się o tragedii ludzkości, wojny, niesnacki. To, co się stało w Turcji w tej chwili. Już mamy około 50 tysięcy ludzi zginęło przez jedną chwilę. I ludzie zaczynają się pytać, ale blejmują albo osądzają Boga przez to. Więc musimy starać się zrozumieć, co znaczyło to poselstwo dla pierwszych chrześcijan. Oj, znowu nam uciekł John, ale jestem przekonany, że za chwilę się połączy. No to znowu wykorzystam to na reklamę. Jeżeli macie tylko możliwość zobaczenia pozostałych wykładów, bo to już jest prawie 80 w tej chwili dostępnych. Na YouTubie można wpisać goście Mariusza i zobaczycie tam te wykłady. Okej, okay, John, cieszę się, że znowu jesteś. Więc teraz Mariuszu, w tym kontekście, jak i pierwsi chrześcijanie, i tak jak my dzisiaj musimy się zastanowić, jak rozumieć to poselstwo, tą odwieczną dobrą nowinę, bo często muszę się przyznać, że przedstawiamy ją w formie strachu i bojaźni i ostrzeżenia. Moje pytanie... ale z drugiej strony strach jest bardzo dobrym narzędziem do wciskania czegoś ludziom. Ja bym się nie zgodził z tym. Bóg działa w całkiem inny sposób. Obraz Boga jest całkiem inny i o tym będziemy mówili za chwilę. Ja myślę, musimy. Ja wiem, co ty mówisz, że czasem są sytuacje, kiedy strach powoduje, że ludzie odpowiadają na coś, ale czy to jest najbardziej idealne podejście? Nad tym musimy się zastanowić. Skuteczne. Zobacz, jak jest skuteczne. Nie wiem, czy jest za bardzo skuteczne. Bo ale wtedy widzimy Boga, bo wtedy często widzimy Boga jako tyrana, który zmusza nas do decyzji. Ale moje pytanie jest, czy to poselstwo jest poselstwo strachu, czy to jest poselstwo nadziei? Tak, to jest poselstwo nadziei, ale strach można wykorzystać jako narzędzie do tego, żeby ludzie dostrzegli tą nadzieję później. Ale zobacz na przykład w tej chwili na Ukrainie. Pomimo wojny są rekordowe chrzty. Sytuacja taka sprzyja takiemu podejściu, okej, dzieje się coś, muszę coś ze swoim życiem zrobić. Zobacz, jak wiele osób tuż przed śmiercią jednak mimo wszystko nawraca się czy wyznaje swoje grzechy. Bo sytuacja strachu sprzyja takim deklaracjom, takiemu podejściu.
Przypomnij sobie, co się stało w Ameryce, kiedy te dwie wieże zostały stracone przez terror. No właśnie, kościoły pełne. Kościoły były pełne, no jak długo? Ale zawsze chociaż trochę ludzi zostało. Ale na jak długo? Ale pytanie jest, jak działa. I tu musimy się zastanowić, jakie znaczenie ma to, nie to, co my myślimy, ale w jaki sposób przemawia Bóg do człowieka. I jak... Ale zobacz, tu jest cały czas strach. Księdza Apokalipsy jest dla przeciętnego człowieka. Jak czyta to, on popada w strach. Mówi, coś muszę z tym zrobić i zaczyna szukać, decyduje się i ten strach powoduje, że się zainteresuje, a potem jak już zaczyna odkrywać, no to nagle okazuje się, że jednak Bóg jest miłością. Ja bym się nie za bardzo zgodził z tym wszystkim, bo mogą być... Mariuszu, zacznij mi się zastanawiać, co oznaczało to poselstwo odwiecznej dobrej nowiny. Pierwsze spójrzmy na to, a później możemy zastanawiać się, jakie są i jak możemy interpretować to. Okay. W tym kontekście w objawieniu odwieczna dobra nowina może być zrozumiana jako Ewangelia, ma być głoszona każdemu narodowi, plemieniu, językowi i ludowi. Jest to ogólne, światowe, rozumiesz, objęcie. Jak już zaznaczyłem, tak jak z początku, tak i teraz, to nie jest tylko poselstwo, które ma być głoszone z daleka. Ma ono dotknąć ludzi, którzy borykają się, walczą z trudnościami, z prześladowaniami, ludzie, którzy tracą wyobrażenie i znajomość Boga. Są to osoby, które potrzebują nadziei i zachęty do wierności i także jest to wyzwanie do szerszego zrozumienia Boga. Bóg ma wiernych ludzi w każdym narodzie, w każdej denominacji, a nawet na całym świecie. Ale także, to jest pierwszy rodzaj, chciałem zaznaczyć, że to poselstwo, tak jak ja zrozumie, skierowany jest do ludzi, do świata, który objęty jest tragedią boju pomiędzy dobrem i złem. Do ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Ale także skierowany jest do ludzi, którzy potrzebują ostrzeżenia, że czas jest poważny. Bo jest to ostatnie poselstwo skierowane do świata. Jest to poselstwo, które powinno przyciągnąć ludzi, nie strachem, ale przyciągnąć ich do miłości Bożej. Gdy czytasz listy Jana, my go miłujemy, bo on najpierw umiłował nas. To jest posłannictwo Boże. Ja się nie zgodzę z tobą. Pozwól mi dokończyć to. Jeśli pozwolisz, że strach jest najlepszą metodą do przyprowadzania ludzi do Boga. Nie, ja tego nie powiedziałem, że jest najlepszą metodą. Jest jedną z metod, ale no bo zobacz, nawet ten drugi anioł tutaj w tym siódmym wierszu czytamy, w tym siódmym wierszu czytamy, że ulęknijcie się Boga, oddajcie Mu chwałę. Czyli tak jakby też jest pokazane, no ten strach jest tutaj obecny. Zaraz. Posuwa się za szybko. Bo na razie chciałem nakreślić, że to poselstwo jakby miało dwa aspekty. Skierowane są do ludzi, którzy są w cierpieniach, którzy zatracają przekonanie w realność Boga,
i którzy potrzebują zachęcenia. To jest pierwsze. I jest to ostatnie poselstwo, które zaprasza ludzi do poznania Boga. I teraz jest ten najważniejszy punkt. Znaczenie odwiecznej dobrej nowiny odnosi się do całokształtu boskiego planu zbawienia. Ale co jest ciekawe, że ujęte jest w słowach, które pozornie stwarzają bojaźń, lęk i strach. I to jest to, o czym ty mówisz. Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę. Musimy zastanowić się, jak rozumieć to wyrażenie bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina sądu Jego. To jest bardzo poważne. Jest ciekawe, że słowo bójcie się Boga, bojaźń Boga, jest często użyte w Starym Testamencie i jest przetłumaczone w sensie musimy bać się Boga. Tak my często to rozumiemy. Ale przepraszam cię na sekundę. Jeszcze, bo nie wiem, czy wybrzmiało dobrze, czy dobrze zrozumiałem. Ta dobra nowina, o której mówi pierwszy anioł. Tak. Bo czy to dotyczy takiej tylko nauki Jezusa? Bo wspomniałeś, że całokształtu, ale nie wiem, czy dotknęliśmy, czy wyjaśniłeś to. Całokształtu boskiego planu zbawienia, Bożego zaangażowania w misji zbawiennej, a punktem tego jest ofiara Jezusa Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przedstawia to całość i to mamy w Księdze Apokalipsy. Okay? Na przykład 12 rozdział mówi wyraźnie, okay? Oni przezwyciężyli go przez krew baranka. Okej, okay. Ale co konkretnie, co byś tutaj widział jako tą dobrą nowinę? Czy takie właśnie wykłady ewangelizacyjne, czy lekcje biblijne, które są głoszone i ludzie się nawracają? Czy poselstwo zdrowia można też tutaj pod to podłączyć, czy nie? Ty za szybko idziesz. O tym będziemy mówili na końcu. Ja Ciebie rozumiem, ale przejdźmy po kolei wszystko. Zastanówmy się najpierw nad tym, co to oznacza bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę. Okay. W oryginalnym języku słowo, które mówi o bojaźni Boga, jest Yira. Łączy się ona z respektem. Okay. Z respektem. Ale rdzeń tego słowa jest słowo ra'a. To znaczy ja ujrzeć, widzieć, co zobaczyć jawnie. Jak już wspominaliśmy o tym na samym początku, a raczej przedtem w naszej rozmowie, zanim się rozpoczął ten program, niektóre pokolenia w Afryce mają ciekawą formę witania się. My mówimy dzień dobry, hi, jak się masz. Wiesz, jak oni się witają? Ja widzę ciebie. Druga osoba odpowiada, ja też ciebie widzę. Czyli zdaję sobie sprawę z czego? Z twojej obecności, z twojej realności przede mną. I sens bojaźni Boga to jest, że ja zdaję sobie sprawę z obecności Boga i to powoduje we mnie formę respektu, uszanowania, które muszę Mu okazać. To nie jest forma trwogi, tak jak my o tym myślimy często. I zobacz, że to jest połączone, bo przyszła godzina sądu Jego. I tutaj w adwentyzmie mamy dosyć ciekawy problem, ponieważ nasze zrozumienie sądu jest często objęte bojaźnią i strachem. No i to się dobrze łączy. Bójcie się Boga. Nie. Ja zdaję sobie sprawę z obecności Boga, z Bożego zaangażowania w moim życiu, bo ma On mi do przekazania dobrą nowinę. Ma On mi do przekazania dobrą nowinę. I tu jest ten problem niezrozumienia. My często wczytujemy w tekst biblijny
to ten sposób rozumienia, jaki my mamy, a nie staramy się zrozumieć głębi, którą Bóg nam chce przekazać. Okej. Okay. Mhm. Ale weźmy to razem. Mówimy, że bojaźń, to znaczy ja zdaję sobie sprawę z obecności Boga, ja widzę Boga, że On jest zaangażowany w moim życiu. Jak rozumieć teraz sąd? Dam tylko ci przykład. Jak możesz otworzyć Księgę Daniela, 7 rozdział, mamy tutaj cały całokształt sądu. Gdybyśmy mieli więcej czasu, byśmy mogli zastanowić się, jak on łączy się z Księgą Objawienia, ale na co chciałem zwrócić uwagę? Bo gdy prorok Daniel, siódmy rozdział, w tym rozdziale mamy też pokazane zmagania się pomiędzy mocami dobrego i złego, mamy wyrażenia bestia, które są opresyjne, mocarstwa, ale jest zwrócona uwaga na sąd. I czytam od wiersza 9. I patrzyłem, aż postanowiono trony i zasiadł przedwieczny, czyli Bóg, jako szata była, jego szata była biała i śnieg, a włosy jego głowy jako z czystej wełny. Jego tron był z ognistym płomieniem, zaś jego koła płonęły ogniem. Strumień ognia wypływał i rozlewał się przed nim. Służyło mu 1000 tysięcy, a 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. I teraz co się dzieje, gdy idziesz dalej do wiersza 13 i 14, otworzona jest nowa scena. Patrzyłem w nocnych widzeniach, że na obłokach niebios przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Jest mowa tutaj o Jezusie. I wprowadzono go przed Niego. Więc Jezus jest obecny na sądzie. Powierzono Mu, oddano Mu w Jego ręce panowanie, chwałę i królestwo, aby służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, które przeminie, a Jego królestwo nie ulęknie się. Że tutaj w tej scenie sądu jest Bóg, ale jest osoba Syna Człowieczego, który w Nowym Testamencie odnosi się do Jezusa. Ale teraz jaki jest rezultat tego sądu, który jest bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawy. Wiersz 22. Aż przyszedł odwieczny, bo jest mowa o walce, wzmaganiach tych różnych sił, mocarstw, ale wiersz 22. Aż przyszedł przedwieczny i oddano sąd świętym najwyższego, wówczas nadszedł czas, aby święci posiedli królestwo. To jest nieco niefortunne tłumaczenie, bo na ogół opinia studentów i teologów jest, że znaczenie, że sąd został ogłoszony na korzyść świętych, bo Jezus już otrzymał panowanie w swoje ręce jako Syn Człowieczy. Bo on położył śmierć swoją, on odkupił ludzkość. I teraz wyrok został ogłoszony na korzyść świętych. Sam Bóg jest sędzią i przez swój osąd zapewnia sprawiedliwość swoich świętych. Władza panowania jest w rękach Jezusa, który przywróci moc tego panowania z drugim przyjściem Jezusa Chrystusa, jak czytamy na końcu tego rozdziału. Ja mówię to bardzo szybko i ogólnie, bo moglibyśmy ten sam cały rozdział w detalach omówić, ale jeśli mówimy o sądzie, Księga Apokalipsy, w proroczych Księga Apokalipsy, to musimy wiedzieć, że sąd ma pozytywny odgłos. Pozytywny odgłos dla ludu Bożego, to jest sąd zwycięstwa, sąd, który daje nadzieję. I dlatego to powiązanie bójcie się Boga
bo przyszła godzina sądu Jego, to nie jest coś strasznego. Zdawaj sobie realność z obecności Boga w życiu człowieka, bo On już uczynił coś, On już przesądził to, co się ma stać. To, co się ma stać. Tutaj dodam, że Patrick Johnson, który miał też na moim kanale wykłady dotyczące poszczególnych właśnie, miał trzy spotkania dotyczące każdego z tych poselstw, tych aniołów. Ten sąd wskazał, że to jest tak jak sąd nad tą niewiastą przyłapaną na cudzołóstwie, że tak naprawdę dla niej to było wyzwolenie od tych oskarżycieli. Tak. Tak, to jest okazanie łaski Bożej, jakby dania nadziei, okay, że w czasie cierpień, w czasie zmagań, kiedy obraz Boga jest często zamazany, przywrócona tu jest nadzieja. A dlaczego tutaj to jest powiązane, to oddanie tutaj tego... w tym siódmym wierszu, że ulęknijcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Dlaczego ten scena sądu jest tutaj powiązana z takim, ze zwróceniem uwagi właśnie na to, oddaj pokłon Stworzycielowi. Bo teraz ocena sądu jest tak pozytywna, daje taką nadzieję człowiekowi, że on zaczyna rozumieć, że Bóg jest obecny w ramach historii człowieka, w ramach cierpienia. I teraz mamy odpowiedź na to, dlaczego powinniśmy czcić Boga, bo widzimy Go w innym świetle. Pozytywnym świecie, widzimy Go jako Stwórcę. I coś, ja nie wiem, czy sobie przypomina w moich poprzednich przesłaniach, zwróciłem uwagę, jaki obraz Boga widzimy. Boga, gdy zwrócimy się do stworzenia, do samego początku, mamy Boga, który przemawia kreatywnie, mamy Boga, który przemawia relacyjnie, mamy Boga, który zbliża się do człowieka. Mamy obraz starotestamentowego Boga, który opiekuje się ludźmi, który daje nadzieję, który prowadzi ludzi. I te obrazy powinny odzwierciedlać się w naszej odpowiedzi na dobroć Bożą, którą widzimy, bo widzimy Go w innym świetle. I co jest ciekawe, że jest wzmianka tutaj do czwartego przykazania. No właśnie, ale co to znaczy oddać pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię i źródła wód? Jak to rozumieć? Dzisiejszy człowiek może zrobić? Dobrze, pozwól mi coś powiedzieć teraz. Mamy tutaj, weźmiesz dekalog, okay? Dekalog dany został Izraelowi po wyzwoleniu z czego? Z Egiptu. Z niewoli. I teraz, kiedy przeszli przez wody, które Bóg otworzył przed nimi, śpiewali pieśń zwycięstwa, chwalili Boga. To była ich odpowiedź na Boga, który pokazał im się w całkiem innym świetle. Teraz pytanie jest, gdy weźmiemy Boga w świetle tym, który pokazuje jako Stworzyciela, jakie zastosowanie ma to dla nas w ramach, powiedzmy, zrozumienie nawet i sabatu, w sensie wyzwolenia, w kontekście stworzenia i wyzwolenia, kim jest ten Bóg. Bo my bierzemy sabat często w bardzo jak wąskotorowym znaczeniu, dokładność dnia. I często sprzeczamy się o co robić albo co nie robić w sabat. Ale pomyśl, jakie życie nas otacza. Czyli jak mamy czcić Boga? Czy szanujemy dar życia stworzony przez Boga? Sabat przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni od samego początku przez Boga.
życie jest darem Boga. Czy my szanujemy dar Boży, który zawarty jest w każdym człowieku? Czy szanujemy... Czy nawiązujesz do aborcji? Czy... Podchodzi tutaj pytanie aborcji. Jaka jest podstawa do tego? Jak tłumaczyć to w kontekście naszych czasów? Teraz druga sprawa. Problem relacji. Jak odnosimy się do relacji? Czy to w małżeństwach? Czy w kościele? Były ciekawy sondaż był prowadzony, który obejmował wszystkie kościoły chrześcijańskie w Australii. I okazało się, badano stan zdrowia w kościołach. Okay. Były pewne czynniki badane, ale kościół adwentystów był najniższy z wszystkich kościołów w ramach relacji, jak powinniśmy żyć jeden z drugim. To my mówimy o Ewangelii, mówimy o Bogu, przekazujemy pewne wiadomości o Bogu, a często nie wiemy, jak żyć ze sobą. Jak ma się to odbijać w społeczeństwie? Jak jest nasz stosunek do przyrody i problemów, które otaczają nas naokoło? Czy szanujemy świat stworzony przez Boga, albo tylko czekamy, żeby Bóg go odnowił? Więc musimy zacząć interpretować to pojęcie, jak czcić Boga, okay, w ramach tych problemów, które nas otaczają. Okej, okay. A w takim razie, czy tutaj to oddanie Bogu tej chwały jako Stwórcy, czy to tutaj rozszerzyłeś to, ale czy tutaj nie jest to za daleko idące? Czy to nie chodzi po prostu o to, żeby oddać cześć Bogu Stworzycielowi przez święcenie sabatu? Bo ja tutaj nie widzę jakichś relacji międzyludzkich. Możemy chodzić do kościoła, możemy świętować sabat, a nie czcić Boga. Chrystus to przeżył. Chrystus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale przyszedł w dzień sobotni do synagogi, gdzie ludzie zbierali się, którzy przestrzegali sabatu. Okay? I podano mu księgi. On otworzył te księgi i zaczął czytać z proroctwa Izajasza o swojej misji, że przyszedł, aby dotknąć bólu ludzkości, aby ich podnieść, tych, którzy byli zaślepieni, aby dać im nowe światło. I mało to, dał tym ludziom, którym czytał, do zrozumienia, że ta Ewangelia powinna iść poza ramy Izraela. Biorąc pod uwagę Starego Testamentu i historię Starego Testamentu. I wiesz, co się stało? Ci sami ludzie, którzy go słuchali, gdy on dotknął pewnego punktu, z którym oni nie mogli się zgodzić, przeczytajcie tą historię, chcieli go zabić, chcieli go wyprowadzić za miasto i go chcieli zabić. Tu mamy przykład z życia Jezusa. Więc co chcę powiedzieć? Zachowanie sabatu jest ważne. Ale co znaczy czcić Boga w dzień sabatu? Czy to tylko mamy określenie pewnego czasu, albo czy duch sabatu powinien odzwierciedlać się przez 7 dni tygodnia? Tu jest cała historia, którą my często nie bierzemy pod uwagę. Chyba czas na to, żebyśmy przeszli do tego trzeciego punktu. Upadł wielki Babilon, który winem szaleństwa swego nierządu napoił wszystkie narody. Co ty na to? Okej, okay, historia Babilonu, my często bierzemy ją tylko w zakresie pewnych, rozumiesz, wydarzeń w świecie religijnym. Okay. Ale historia Babilonu ma szersza. I historia Babilonu rozpoczyna się już w pierwszej księdze Mojżeszowej. I będę mówił tu pokrótce z historią wieży Babel.
Okej. Złączona jest ze społecznością ludzi, którzy sprzeciwili się Bożym wskazówkom i pragnęli założyć idealną społeczność, aby zbudować swoje imię. Było to pragnienie człowieka ze zdominowania świata i ich własnego losu z dala od Boga. Było skoncentrowane to na jedności organizacyjnej, władzy i wielkich wysiłkach i osiągnięciach, a nie na kierownictwie Bożym, nie na Bożym planie zbawienia. I ta charakterystyka odbija się później przez historię biblijną w historii mocarstwa Babilonu, kiedy Nabuchodonozor powiedział, czyż to nie jest Babilon, który zbudowałem? Ale historia Babilonu i niewoli Izraela w Babilonie była połączona z okrucieństwem też. To powinniśmy więcej przestudiować. Symbole bestii, które używamy, które są użyte, oznaczają moce ucisku i przemocy. Obrazy tak realne, które były dla prześladowanych chrześcijan. Ale musimy się zastanowić, co oznacza pojęcie Babilonu w tym zakresie, okay, które powinno być ważne do nas. Ja mówię tu bardzo pokrótce. Przesłanie o upadku Babilonu, które mamy, upadł Babilon, jest istotne i jawne. Wierność do jakiejkolwiek innej alternatywy, która dąży do rozwiązania dylematu ludzkości, czy jest to religijna, czy świecka, to poselstwo mówi, zawiodła i zawiedzie. Bóg na to spogląda z punktu widzenia dokonanego przez historię zbawienia. Historia Babilonu się dzisiaj powtarza. Historia Babilonu powtarzana była w Starym Testamencie. Odnosi się ona do innych alternatyw. One mogą być religijne i świeckie. To jest moje zasumowanie tego. I świeckie. Ale to poselstwo mówi, upadł Babilon. Nie ma egzystencji. Ponieważ Bóg ustanowi królestwo, które będzie wieczne i niezmienne, i oparte jest ono na innych zasadach. I w Bożym planie zbawienia, Mariuszu, każdy opresyjny system jest już martwy. To jest poselstwo Księgi Apokalipsy. W Bożym planie zbawienia, z Bożej wizji, każdy opresyjny system jest już martwy. To dotyczy też w takim razie Rosji, która w tej chwili zaatakowała Ukrainę. To się dotyczy każdej każdego opresyjnego systemu. Jest ciekawe, dobrze, że wspomniałeś to, bo my często, ja słucham różnych przemówień geopolityków, przypuszczamy to, tamto, jak się zakończy wojna, jak to, ale wiesz co chciałbym zobaczyć, gdyby ta zasłona, ta firana, której nie widzimy, została odkryta. Jak te siły dobrego i złego, jak się wzmagają razem i jak Bóg to prowadzi. My tego nie widzimy. Ale co nam Księga Apokalipsy pokazuje? Okay. Że wszystkie te siły, które zniewalają człowieka, i to mogą być nie tylko siły zbrojne i wojenne. Ludzkość przeżywa dużej opresji w ramach ekonomii, w ramach balansu, który brakuje. Mamy teraz brak balansu pomiędzy bogatym światem, tych, co mają, a tych, co nie mają. Jest cierpienie ludzkie. Każdy system opresyjny jest już martwy. Jedyną odpowiedzią, i dlatego to poselstwo jest tak ważne, ale ja je ujmuję jako drugą zwrotkę hymnu boskiego. Hymnu zwycięstwa, bo Bóg płacze na historię ziemi z punktu widzenia swojego zwycięstwa. Okay. Dobrej nadziei. Winem szaleństwa swego nierządu napoił wszystkie narody.
Dlaczego jest tutaj tak, w ten sposób? Co to oznacza? Chociaż patrząc na to, co się dzieje teraz, to faktycznie no, to poparcie wielu dla wojny, jak widzimy, jak to jest propaganda, jaki ma wpływ na ludzi. Tu akurat odnoszę to do wojny, ale tutaj myślę, zastanawiam się, czy to można odnosić do takich wojen, które akurat teraz się toczy tutaj w Ukrainie. Czy to jest rzeczywiście system państwowy, czy to może być jednak system religijny? Jak już wspomniałem, musimy objąć ramy i my nie mamy czasu omówić wszystko. Gdybyśmy mieli czas w dokładnych detalach przejrzeć 13 rozdział i te ostatnie poselstwo, rzuciłoby to bardziej jaśniejsze światło. Ale co chciałem powiedzieć jakby w skróceniu, moje zrozumienie jest, gdy patrzę się na Księgę Apokalipsy od samego początku i na całą rozwijającą się historię chrześcijaństwa, że w systemach, które sprawiają, wprowadzają niewolę, które zniweczą obraz Boga w człowieku, które zniewalają ludzkość, jakikolwiek by to system był. I bądźmy otwarci, gdy popatrzy się na historię chrześcijaństwa. Mówimy często o systemie katolickim, mówimy o systemie protestanckim, mówimy, że protestantyzm sprowadził nowe wielkie oświecenie, światło. Mój drogi, i w tym czasie, w czasie wzrostu protestantyzmu, w wzrostu tych konfliktów, kiedy chrześcijanie się nawzajem mordowali, nic się dużo nie zmieniło, bo w protestantyzmie, te cechy bestii też były widoczne. Cechy opresji były. W protestantyzmie ludzie się mordowali. Jeśli ktoś coś inaczej widział, tracił życie. Więc mamy tutaj walkę pomiędzy dobrem i złem. Ale to jest ważne, że z punktu widzenia Boga, Mariuszu, obraz jest całkiem, jest to obraz zachęty. Dlatego wiesz, co chciałem ci powiedzieć, że co znalazłem jest bardzo ciekawe, bo wiesz, że moje główne spojrzenie jest na historię Kościoła, na wkład powiedzmy naszych pionierów, Ellen White i tak dalej. To był rok 1902, bardzo przełomowy okres czasu w ramach adwentyzmu. Zaczęliśmy patrzeć się na naszą misję z większego punktu widzenia. I w tym czasie Ellen White w kontekście, co powinno zawierać poselstwo trójanielskie, powiedziała bardzo ciekawą rzecz. W tym, głosząc to poselstwo, mamy objawiać czułość, jaką okazuje wielki pasterz, który zbiera baranki w swoich ramionach i troskliwie chroni swoją trzodę przed krzywdą i prowadząc je po bezpiecznych ścieżkach. Więc gdy mówiła o trójanielskim poselstwie, nie mówiła co względem strachu, bojaźni, ostrzeżenia. Miało to być ostrzeżenie, które by przyciągało ludzi do Boga. I mówi, mamy objawić Boga w ten sposób, w tym poselstwie, aby okazać czułość, jaką ten wielki pasterz okazuje, gdy przyciąga ludzi do siebie. To jest bardzo ciekawe. A ta dalsza część, czy trzeci anioł, poselstwo trzeciego anioła, w którym widzimy, że trzeci przyszedł po nich i donośnym głosem mówił, jeżeli ktoś oddaje pokłon bestii i jej obrazowi i przyjmuje znamię na czoło lub na rękę, to sam też napije się wina zapalczywości Bożej, zmieszanego, nierozcieńczonego w kielichu jego gniewu i będzie dręczony w ogniu i siarce
przed świętymi aniołami i przed barankiem. To jest groźne. Straszne, okropne, straszne to. Ale no pozwól, że ja nakreślę pewne, nie będę wchodził w detale, ale jest to ważne nakreślić. Bo gdy wezmę to z punktu widzenia tego hymnu i gdy wezmę tą część jako część ostatniej zwrotki pieśni zwycięstwa Bożego, okej, nad mocami zła, pokazuje mi to też w pewnym sensie obraz realności Boga, otwartości Boga. Bóg jest otwarty. Kiedy pójdziemy do Księgi Rodzajów, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, historii stworzenia, przypominasz sobie, że od samego początku Bóg był otwarty. Dał człowiekowi wszystko, stworzył wolność wyboru, dał mu wolność wyboru i powiedział, masz tutaj wszystko, oprócz jednej rzeczy. Żyj, używaj z tego, co ci stworzyłem, ale jest jedna rzecz, którą nie dotknij się. I mamy tu nie jedz z tego drzewa żywota. Nie dotykaj się tego. Bóg był bardzo otwarty, bo jeśli to zrobisz, umrzesz śmiercią. Jest to obraz, Bóg był otwarty, Bóg nie ukrywał, że poza tymi kulisami jego stworzenia była już walka pomiędzy dobrym i złem. Ale człowiek ma prawo wyboru. I chciałem zaznaczyć, że może tutaj musimy widzieć, że ludzkość jest to konsekwencje braku wyboru i odpowiedzi na Boży apel, na apel Jego miłości, który dotyka serc ludzki, ma poważne konsekwencje. A może tutaj zasumuję, bo to jest bardzo, bardzo mocne. Gniew Boży nie jest działaniem bez osobowych praw odpłaty. Odpłaty, jakby odpłacał się, karał, które są często budowane w strukturę naszej rzeczywistości. My reagujemy, my chcemy odwet dać. Bóg tak nie pracuje, ale jest to odpowiedzią sprawiedliwego Boga na nieugiętą odmowę przyjęcia przez człowieka do jego miłości. Te trzy poselstwa, gdy weźmiemy razem od samego początku, mówią, przypominają ludzkości, ja zrobiłem wszystko to, co mogłem. Spoglądajcie na przyszłość z punktu widzenia zwycięstwa, ale liczcie się, że nieodpowiedź na Bożą miłość będą miały swoją konsekwencję. I może dla nas to jest okrutne, ale dla tych pierwszych chrześcijan, którzy przeżywali okrutność prześladowań, z mianka do bestii, z miasta do tej okrutności, pokazywało, że Bóg nie żartuje, że Bóg jest realny. Ten język był dla nich realny. Dla nas ten język nas odpycha. A dlatego sumowałem to, że łączy się on, przychodzi czas, że ludzie będą musieli podjąć decyzję, ostateczną decyzję. No ale zobacz, no ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, ale jak przeciętny człowiek dzisiaj czyta takie coś i no, że dym ich męki wznosi się na wieki wieków, nie mają odpoczynku dniem i nocą, ci, którzy oddają pokłon bestii i jej obrazowi, no to jest okrutne, okrutne. Jest okrutne, ale musimy się zastanowić, czy nie jest naszą odpowiedzialnością tłumaczyć ten obraz w taki sposób, który powinien być realnie zrozumiany. My często dodajemy ognia do tego obrazu, powodując strach. Ja myślę, że my musimy się dobrze zastanowić, jak przedstawiać. Zwrócę jeszcze do tego, co Ellen White powiedziała, że gdy przestawiamy trójanielskie poselstwo, musimy przedstawić obraz Boga, nawet z tym trzecim poselstwem, w takim sensie, żeby on nie odstraszał ludzi.
Jak to powinniśmy zrobić? Ja myślę, że to potrzeba więcej czasu, żeby to umówić. Ale Mariuszu, chciałem wspomnieć jedną rzecz. Gdy Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, okay, spotykał się często z tym samym przeżyciem, z którym my się często borykamy. Psalm 137, i chciałbym zachęcić ciebie i słuchaczy, abyśmy przeczytali ten psalm jeszcze raz. Bo Izrael mieszkał w Jeruzalemie, w Babilonie i nad rzekami Babilonu. I ten psalm jest o tym. Posłuchaj. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy. Gdy wspominaliśmy Syjon, na wierzbach tego kraju zawiesiliśmy nasze harfy, bo żądali tam od nas pieśni, ci, którzy nas wprowadzili. Nasi ciemiężyciele żądali od nas radości, zaśpiewajcie nam jakąś pieśń syjońską. Jak mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? I często my zapominamy, jak śpiewać pieśń Pana w ramach trudności, których przeżywamy. Jaki obraz Boga mamy przedstawić? I chciałem może zaznaczyć to, że gdy weźmiemy pod uwagę często to zniechęcenie, które przychodzi, które jest wymienione w tym psalmie, zwróć uwagę, że przed tym, niż czytamy trójanielskie poselstwo, jest pokazany obraz wybawionych w niebie, którzy już śpiewają pieśń nową. Pieśń nową. Moje pytanie jest, czy nie powinniśmy się uczyć tej nowej pieśni już dzisiaj? Biorąc pod uwagę wielki plan zbawienia, przedstawiać to w globalnej skali, w ten sposób, nie tylko w sposób informacji. Ja czytam dużo książek niemieckiego teologa Brungera. Bardzo ciekawy. On mówi o nadziei, która jest interpretowana w akcji. Pytanie są, jak my mamy interpretować tą nadzieję, którą my mamy? Czy dotykamy się życia ludzkiego, tak jak Jezus się dotykał? Czy zwracamy uwagę na te wartości? Weź uwagę, Mateusz 4, 5, 6. Jezus pokazywał, że zaznajomienie się z przykazaniami nie wystarczyło, bo mówi do nich, wy tłumaczycie to w ten sposób, ale ja wam pokazuję głębszą stronę. Gdy pokazana jest w 24 rozdziale Mateusza całokształt, jak sądu właściwie w tym ostatniej fazie, gdy Jezus Chrystus przyjdzie, będą tacy, którzy mówią, myśmy w twoim imieniu robili to, tamto, różne rzeczy, a Chrystus mówi, ja was nie znam. A jest grupa ludzi, do których się zwraca, mówi, wejdź do Królestwa Bożego. A oni mówią, co myśmy zrobili? A oni mówią, odwiedziliście tych, którzy byli zniewoleni. Daliście pokarm i wodę tym, którzy byli spragnieni. Cokolwiek uczyliście tym jednemu z tych najmniejszych moich mieść uczynili. Ja myślę, że my musimy zacząć interpretować realność tej pieśni hymnu nadziei w całkowicie inny sposób, Mariuszu. Nie tylko w formie informacji. My podajemy wiele informacji, ale powinniśmy się zastanowić. I to jest straszne. Ja powinienem się zastanowić. Ale słuchaj, bo ja tak się zastanawiam nad tym. Przecież tą apokalipsę napisał Jan. Tak. Jan... No, człowiek, który napisał później Ewangelię Jana, Ewangelię pełną miłości. Dlaczego rozumiejąc Boga,
jako Boga miłości, on to wszystko w ten sposób sformułował. Dlaczego nie napisał tego tak jak, no przecież ty, gdybyś dostał poselstwo takie, żeby przedstawić te poselstwa tych trzech aniołów i je opisać, nie przypuszczam, żebyś użył takich sformułowań, jakie tutaj są, że dym ich męki wznosi się, że będą na oczach w ogniu, w siarce i tak dalej. To jest przerażające. Czy ten zabieg miał raczej właśnie przestraszyć? To jest taki obraz Boga takiego ze średniowiecza, który jak będziesz tylko przestępcą, nie będziesz wierzył, oj, będziesz się smażył i to na oczach tutaj wszystkich. I tak my to często... Jak ten Jan mógł coś takiego napisać? Ja nie widzę z tym problemu, bo on pisał to w sposób, który dla tych ludzi, którzy byli w tym czasie, którzy otoczeni byli mocami bestii, którzy otoczeni byli mocami cierpień, mordowania i tego. Ten obraz pokazywał Boga jako zwycięzcę. Okay. Dla nich to było realne. Oni to rozumieli całkiem inaczej, w całkiem inny sposób. On przemawiał to do nich w tym języku, więc my musimy się zastanawiać, jak ten obraz, co to znaczyło dla ludzi w tym czasie, ale jak przedstawić ten obraz Boga w naszym czasie. Dlatego ja zwracam uwagę, że my musimy być bardzo ostrożni, jak przekazujemy poselstwo Apokalipsy. Nie jako poselstwo potępienia, ale jako poselstwo, które pokazuje nam, okay, jak Bóg spogląda na walkę pomiędzy dobrem, złem z punktu widzenia swojego zwycięstwa. I co jest ważne, co chciałem powiedzieć, a trochę ty mi przerwałeś, co jest ważniejsze dla mnie? Muszę się zastanowić, czy te cechy, które opisane są w Babilonie, okay, cechy praktykowane przez moce Babilonu, często nie znajdują się w moim sercu. I czy często one nie są stosowane w moim kościele? Bo ja myślę, że to poselstwo, okay, powinno się tyczyć też i nas. My często głosimy to poselstwo jakby z punktu widzenia, że my jesteśmy doskonali. Nie zdając sobie sprawy, że w naszych szeregach każdy z nas się boryka z realnością Boga w tym życiu. I my musimy odnaleźć obraz Boga. Ale powracając do tego, ja się zgadzam, co ty mówisz. Jak czytasz literalnie i bierzesz to i mówisz, oj, to jest okropne, ale zacznij spoglądać na to z innego punktu widzenia. I tu jest tajemnica odkrycia Księgi Apokalipsy, który pokazuje, że przyjdzie dzień, że śmierć, cierpienia i to wszystko, co jest dla nas realne, zniknie. Będziemy Boga widzieli twarzą w twarz. Będziemy mu mogli powiedzieć, tak jak niektórzy pokolenia mówią w Afryce, ja widzę ciebie. A on nam odpowie, ja też ciebie widzę, jesteś realny. Teraz przyjmujemy to wiarą, a w przyszłości będziemy to przyjmowali realnością. Myślę, że już nawet nie wiem, jak ten czas uciekł nam, ale już powinniśmy kończyć. Myślę, że chyba warto wrócić tutaj do tego 12 wiersza 14 rozdziału. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I ta cierpliwość i wytrwałość, tego chyba nam wszystkim brakuje, bo chcielibyśmy czasami coś za szybko, za dużo i za bardzo po swojemu. A myślę, że też w kontekście tego, że właśnie tę księgę pisał Jan najpierw, a potem powstała Ewangelia, która jest właśnie nazywana Księgą Miłości. Myślę, że faktycznie ma to związek z tym, że
on dostrzegł tę niezwykłą miłość Boga i no, tego, czego wszyscy potrzebujemy. I ten obraz Boga, który jest dzisiaj w świecie, jest zniekształcony. I ja tutaj bym nawet zaryzykował, że za dużo może walczymy o to, czy jest trójjedyny, czy nie jest trójjedyny, a za mało walczymy o tym, żeby pokazać Boga jako Boga miłości, a nie Boga zemsty, tylko czyhającego na upadek człowieka. Ostatnie słowa, John, jeszcze do ciebie, na zakończenie tego spotkania. Czy coś jeszcze chciałbyś podkreślić? Mariuszu, może tylko co chciałem zaznaczyć, że to, co omawialiśmy, było bardzo pobieżne. Ja chciałem tylko nakreślić całokształt, że możliwy jest czas, żebyśmy spojrzeli na to poselstwo troszeczkę inaczej. Jako pieśń zwycięstwa, jako pieśń zachęcenia, jako pieśń radości, abyśmy odkrywali tajemnice i piękno Bożej miłości, które ma przyciągnąć ludzi do siebie. W Starym Testamencie jest takie powiedzenie, że Bóg postawił człowieka nieraz w sytuacjach, które spowodowały go, jakby uderzenie obuchem w głowie, ale przebudź się, spojrzeć na życie inaczej. Często przychodziła niewola. Ale w tym, w jednym proroctwie użyte jest słowo, że Bóg allures, Bóg przyciąga ludzi do siebie. Bóg chce przyciągnąć, zgarnąć i przedstawiony jest obraz dobrego pasterza i tak dalej. Ja myślę, że my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, Mariuszu. Jeszcze tak, jak teraz nie było nigdy na świecie. Mamy zamęt w globalnej skali światowej. I ja myślę, na co powie... I ludzie zatracają obraz Boga. Ludzie zatracają... Ja patrzę się na to, co się stało w Turcji, serce mi się kroi. Patrzę się na to, co się dzieje na Ukrainie i mówię... I ja jestem dosłownie zły na Boga. Ja mówię bardzo otwarcie. I z mojego ludzkiego punktu widzenia ja mógłbym powiedzieć, mam dość wszystkiego, nie ma sensu. Ale ta Biblia, Słowo Boże, pokazuje mi inny obraz Boga. I ktokolwiek jest zniechęcony, ktokolwiek potrzebuje pokrzepienia, musimy bardzo uważać, żeby nie okazywać w naszych relacjach cech Babilonu, ale dobroć, łaskę i miłość Boga. Amen. John, czy mogę cię prosić o końcową modlitwę? Łaskawy Ojcze, Ojcze, każdy z nas potrzebuje wytrwania, pocieszenia, pokrzebienia. To jest świat, który nas ogarnia. Realność bezradności, realność różnych gwałtów, które ludzie przeżywają, niesnasek, gdzie obraz Boga jest całkowicie zniekształcony. Pozwól, abyśmy zwrócili naszą uwagę na te poselstwa, które pragną nas odwrócić do tej realności. Zachęcają nas, abyśmy powiedzieli Tobie, tak, ja nie tworzę się Tobą, ale ja widzę Ciebie. A Ty odpowiadasz nam, ja widzę Ciebie też. Spojrzyj na całokształt tych obrazów, które przedstawiłem, które dawały ludziom nadzieję w przeszłości i które ciągle powinny dawać nam nadzieję do wytrwania. Bądź z nami w chwilach dniach sobotniego. Daj nam odnowić Twoje zrozumienie, w naszym zrozumieniu naszych wartości, w naszych relacjach i przekazywać te obrazy innym. W imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego modlę się do Ciebie, o Boże. Amen. Amen. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. A mam jeszcze takie pytanie osobiste. Pozwolisz? Możesz mi odpowiadać. Ale wydaje mi się, że spośród wszystkich pastorów, których znam, ty masz najdłuższe włosy.
Czy ty miałeś zawsze nosiłeś długie włosy? I czy nie ktoś ci nie zwracał na to uwagę? No nie, nie. Ale dlaczego tak jest? To jest symbol mojej wierności. Coś takiego. Symbol mojej wierności. Widzisz, moja fryzjerka jest za płotem u moich sąsiadów. Córka moich sąsiadów jest fryzjerką. I niedawno urodziła dziecko i jest na urlopie macierzyńskim aż do kwietnia. Więc powiedziałem jej, ja chcę okazać ci moją wierność jako mojej fryzjerce. Nie pójdę do żadnego innego fryzjera, będę czekał na ciebie. No to faktycznie. Ale nie ma z tym, ja nie wiem, może w Polsce jest problem, tutaj z tym nie ma problemu. Jak to ma największy problem? Słucham? Ci, którzy nie mają włosów, bo mi zazdroszczą. Ale słuchaj, jak byłeś młodszy, też miałeś takie długie włosy, nosiłeś? Nie, ale ja ci powiem dlaczego, bo mój ojciec był przekonania, że nie wolno było, że to było brak pokory, gdy się miało dłuższe włosy. Często miałem mu chęć powiedzieć, spojrzę na Jezusa. Okej, okay. No dobrze. Drodzy widzowie, słuchacze, bardzo dziękujemy wam za to wytrwałość, że aż dotrwaliście do tego momentu. Kolejne wykłady, przez to, że no niestety będę w miejscu, w którym będę miał bardzo, bardzo ograniczony dostęp do internetu, pozwolę sobie przypomnieć wam po kolei wykłady, trzy wykłady Patryka Johnsona właśnie na temat trójanielskiego poselstwa. Bardzo ciekawe podejście. Także zachęcam was, bo to jest zupełnie coś nowego. Inna zupełnie interpretacja tych poselstwa. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie być na bieżąco informowani, co będzie na naszym kanale, to na przykład na Facebooku jest grupa Goście Mariusza i tam umieszczamy informacje właśnie o kolejnych wykładach, albo po prostu subskrybujcie kanał Adwentyści Poznań, włączcie powiadomienia. Także życzę wam miłego wieczoru i tak podziwiam, że dotrwaliście aż dotąd, bo ja normalnie, jak nie mam spotkania, to już o godzinie 9 w piątek już chciałbym spać. Także pozdrawiam was serdecznie, życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.